Serio, wracamy po przerwie. Serio. Żakowski. Najsztub. Przypominamy, że mamy teraz też księgę skargi zażaleń. Jakby ktoś chciał do nas napisać, no to broń Boże, czekamy. Nie piszcie, bo nie mamy czasu zupełnie, kochaniutki. Wszystko, piszcie, ale piszcie, jutro. Ja będę jutro, czytał. Wszystko, ale on nie będzie czytał, ja będę czytał. Serio, małpa, rbl.tv. Zapraszamy do korespondencji. Lubimy rozmawiać z ludźmi, także drogą elektroniczną. Michał, teraz ja ciebie chciałem zapytać i chyba wiesz, co chcę się ciebie zapytać, czyli słynny Raiffeisen. Jak ty w ogóle, wiesz, jak z tym żyjesz, bracie? No? Słuchaj, no wiesz co, trochę jest to, nie ukrywam, tak jak Dioks powiedział, że miał tą świeżą sprawę i go to irytowało, tak ja, ponieważ sam gdzieś tam zarządzam swoim fanpage'em i wpisuję niektóre rzeczy, widząc co drugi albo co trzeci komentarz hashtag Raiffeisen, zastanawiam się, na czym polega to całe zamieszanie, tak? W sensie, co chodzi? Co jest żartem tak naprawdę? Nie mam pojęcia, właśnie nie wiem, nie mam pojęcia, chyba jestem już za stary, żeby się wczuć w rolę tych, nie wiem, dzieciaków czy ludzi, którzy to piszą. W każdym razie chyba to trochę odpuściłem sobie po prostu gdzieś tam wchodzenie na ten fanpage. Mam człowieka, który też się tym zajmuje. To poległeś, można powiedzieć, wiesz, no. Musiałeś się poddać. Pewnie. Słuchaj, a to nie jest, chodzi to, trochę... To nie jest tak, ja na przykład zadałem jednemu z tych, ludzi... Dali radę, z tych ludzi, zadałem jednemu z tych osób pytanie ze swojego prywatnego profilu, napisałem mu wiadomość, jakby on mi napisał wiadomości na fanpage'u Raiffeisen. I zapytałem się, o co tobie chodzi? W sensie, o co chodzi tym ludziom, którzy piszą mi to na... W sensie, cytują ten wers, albo cytują ten hashtag. Jakby, z czego jest ta beka? Z czego jest ta tak zwana beka? I ten koleś mi nie odpisał nic. Więc... Ale to nie chodzi o to, wiesz... To jest chyba taka dla mnie ta beka dla beki, no. Próbuję znaleźć odpowiedź, ale nie chodzi o to, że ty, wiesz, bardzo zmieniłeś styl w ogóle rapowania w tym kawałku. No, to rzeczywiście, wiesz jakby... Jakąś konserwatywność publiki tutaj chodzi. Nie, wiesz, to jest zemsta za to, że nie wydałeś płyty wprost. Myślę, że to jest zemsta za to, że nie zrobiłem kolejnego, kto wrócił na osiedla na przykład. Albo rapu z boiska. Przecież to my wprost siedzimy i wszystkie te hashtag rajfajne. Nie starałeś się o jakieś dotacje unijne?